Witajcie w kolejnych legendarnych Let's Playach. Dzisiaj wita was oznaczony, znowuż bez legendarnej drużyny, będzie następnym razem. Natomiast ze mną jest Twitch, czyli jeden z moim zdaniem najśmieszniejszych, najsympatyczniejszych i w ogóle najfajniejszych ADC, jakie istnieją. Oczywiście nie mówię o Dravenie. Dlaczego? Bo trutka. Nic więcej nie muszę mówić. Trutka, trutka i trutką pogania. Przy okazji teksty, które po prostu teksty Twitcha, szczególnie po reworku, miażdżą. I tak jednym słowem, jakby podsumować ten odcinek, zanim jeszcze się zaczął. Szaszłyk kanalizacyjny dla wszystkich! No. Dobra. Masz, pomogłem ci. Idę do ciebie na bota, teraz na sus, proszę. Przeciwko mamy Ashkę z Nidalką. Tak, z Nidalką. O ile Ashki się aż tak bardzo nie boję, bo jakoś nie wiem, kompletnie mi Ashka nie pasuje do mojej wizji dobrego ADC, to o tyle już ta Nidalka może być niebezpieczna. Co to znaczy? Ale to już zobaczymy za jakiś czas, jak to wyjdzie. To bolało. Dobra, na razie sobie na spokojnie podstrzelamy z kuszy. Po troszku. Nafidujemy się. Nie ufaj, i zobaczmy. Pójdziemy. Pierwsza krew. No, jak tak może? Pierwszy trup. Nasz Yasuo zginął. Jak tak można? Proszę pana. No. No to już było chamskie, moja droga. Trafiłem! Udało się! Trafiłem, udało się! Powinno wystarczyć. Szwyk kanalizacyjny dla wszystkich! Poznaliście już moje pchły? Poznaliście już moje pchły? Kisnę was trutką! Najpierw zamoczyć w ściekach i pozostawić przez jakiś czas na słońcu. Tak, tak, idealnie, o tak! Dobra, ta Ashka zaczyna mnie denerwować. Kto dopuściłby ta cała roślinność? Tą samą. Do tego stopnia, że się chyba normalnie zaraz cofnę. Rdza to taka smaczniejsza pleśń. Dobra, zbiałem, żyję. Zbiałem, żyję i spierdzielam. I wratem by się trochę tykał. Dobrze. A na miejscu kupuję budki i do budków dokupuję mieczyk malutki. Ciach. Dawaj, 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 szybciej tego golda, proszę więcej, proszę bardzo. Macie mieczyk. Będę strzelał z miecza. A co? W ogóle nigdy się nie zastanowiliście, w jaki sposób strzelcy strzelają tutaj z krwiopijcy, z ostrza nieskończoności, nie? Tak się nigdy nie zastanawialiście, prawda? To by się czego takich szczegółów. Nieważne. To jest League of Legends, tego nie ogarniesz. I lepiej nawet nie próbować. Bo się potem będziesz zastanawiał, skąd się nagle tutaj wziął pies. Ewentualnie szczur. Który strzela trutką. Kanalizacyjną! Dobra, dobra, ludzie, odczepta się ode mnie troszeczkę, co? Spokojny jestem. Nikomu krzywdy nie robię. Raczej, zwykle. Chyba, że jednak. Wszystkie rury ściekowe prowadzą do domu. SD.
zdecydowanie nie lubię Nidalki jako support. Bardzo zdecydowanie nie lubię. Sam też bym wolał mieć bardziej supportowego supporta niż Nasus. No ale tak to już wychodzi, że się nie da. Nie zawsze się fajny support znajdzie. Jestem tego pewien. Może byś tak gdzieś Warda postawił, twój drogi, co? Kto mnie śledzi? Podstępni ze mnie! Uderzam pod osłoną mroku. Dobra, na luzie. Przyszli zgankować, nic z tego nie wyszło. Nawet nie próbowali, niech im będzie. Ta Nidalka, kurde. Nie ma za co! Bardziej niż autoatakami harasuje tutaj swoją beczką jadu. Trudno. Miejmy nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni. Jak się jak troszkę tylko zbuduje, więc daje temu. O tak! Cofują, tylko by się stąd cofnąć, albo przynajmniej, nie wiem, dać nam odpuszczować. Tak, Nidalka się cofnęła. Nie, jednak nie. Ha. Masz. Ha, pajbeczkę. Przypomnę wam historię Popiela. Dobra, Nidalka się cofa. Zatrzymamy chwilę spokoju. Czyli można w spokoju pokuszować przez parę sekund. Poznaliście już moje pchły? Tak, poznałem twoje pchły. Straszne są. Miażdżą po prostu. Potworzyzm wśród pcheł. Patrzcie, co dziś wyrzuciły ścieki. Puszuję tą wieżę najszybciej jak się da, bo to jest po prostu najlepsza opcja, wydaje mi się, w tej chwili. Zakłada przybędzie z kanalizacji. To ja! Dobra, oberwała. Gucik for me. Thank you, thank you. Co to znaczy? A, taki minion. Dobra, czy ja mogę już to kupić? Mogę. Znaczy się to. Kurwa, ze dwóch. BRB. Po polsku piszę. Dobra, jedna podka się przyda. I ciśniemy. Prololo, znikam stąd. Tą, co ma ta Nidalka? Czelista, czyli jeszcze nie bije mocno. Dlaczego ona ma Durana? Dziwne. Ale niech tam. Aszka, tylko Duranek. Nic więcej. No to fajnie. Jeżeli się nie cofną w najbliższym czasie, to mam nad nimi pewną przewagę. I oby tak pozostało. Mam nadzieję, że się zarazi. Dobra. Nie chcecie się bić, to nie tym razem. Następnie. Powinno wystarczyć. Oj, zdecydowanie potrzeba mi tutaj prędkości ataku, bo jak zapewne się orientujecie, na Twitchu prędkość ataku jest rzeczą potwornie ważną. Nie ufaj, dlatego już za chwilkę ta prędkość ataku będzie u mnie wbudowana. Tylko, no... Idę według, powiedzmy, normalnego buildu, tak? Nie cisnę jakoś jakichś dziwnych. Nie wiadomo jak. Masz, proszę, spieprzaj stąd. Uderzam pod osłoną mroku. Co jest fajne w przypadku Twitcha, że jeżeli on na przykład nałoży, nie wiem, 3-4 ładunki tej trutki,
i one tam działają przez kilka sekund, to jak walnie w tym kolejny, to tamte jakby się resetują, działają od początku przez cały swój czas jakby przyrodzony, więc w ten sposób można bardzo przyjemnie harasować, właściwie bez nawet dodawania autoataku. Bez bicia autoataku jakiejś niezliczonej ilości. Tak jasno! Auć, to zabolało. Dobra, zaczynam więcej bić na szczęście. Troszeczkę tego AD mi przybyło i dzięki temu jest fajnie. Ups. Goodbye. Udało ci się zabić wroga. Proszę bardzo. Czegoś się sobie życzyliście, panowie, tak? Coś wam się chciało więcej? No to nie, sorry, ale nie tym razem. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra. Na susie wracamy. Wracam, bo się trochę cykam. Mój piesku wierny. Wracam, bo się trochę cykam. Buciaki i sztylet. I prędkość ataku od razu zrobiła się sympatyczniejsza. Będę tuż pod ich nosami. Przeciwnik pokonany. 1-0 na bocie. Miło. 2-1 w killach dla drużyny. Też dobrze. A ja lecę z szaszłykiem kanalizacyjnym. Nie ufaj przejrzystym cieczom. Ostro. Od razu na KW? No, moja droga. Zobaczymy, czy lepsze jest czyste AD, czy lepsze jest prędkość ataku. Samo zobaczysz. Się nie podbiera. W końcu zapach, który da się posmakować! Auć. To było nieprzyjemne. Dobra. Jeszcze nie miałem okazji wykorzystać tego swojego Cordelasa. Już tak bardzo. Chciałbym, nie powiem. No nie, bez takich, moja droga, bez takich. Przeciwnik pokonany. O, witam! O, dobra, spadam. Poznaliście już moje pchły? Troszeczkę za mało HP, żeby się tutaj bawić w Rambo. Patrz, ale pod nogi. To tam, co się odwlecze, to się nie uciecze. Przeciwnik pokonany. O, i Jaszka zabite. Szkoda tylko, że nie miałem za nią asysty. No ale trudno. Zawsze ważne, że kill da drużyny. Proszę, a wezmę sobie ze 3 podki. Ciach, jedziemy. Jecha, lecę do was, śmieci. Lubię śmieć, jestem Twitchem. Dobrze, teraz na poważnie. Przeciwnik pokonany. Dajesz, no nie, tutaj, to się skończy dobrze niestety. Pokonany. No nic, ale 1-1. Z kim Nasus w ogóle ma? Niewiele ma. Kto mnie śledzi? W ogóle jakiś supportowy item na początek mógłby wziąć, to byłoby mu od razu sympatyczniej, ale niech tam. Dobra, tu się Wardzioch przyda. Mam cię! Au. Leciutki lag miałem. Jest sympatyczny. Chapaj. Powinno wystarczyć. Tak.
więcej tutaj nie byłem w stanie zrobić. Ale jeden za jeden, no czyli w sumie się opłaca. W czym ja, killa dostałem ja, czyli ADC, a u nich dostał support. Fakt, że support bardzo niebezpieczny, czyli Vidalka. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało aż takiego jakoś wielkiego wpływu na to, co się będzie działo później. Dobrze. Golda, żeby skończyć, tego jeszcze nie mam. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Wszystkie rury ściekowe prowadzą do domu. To sobie troszkę... Nie, oddam do rana. Zniszczyli tą wieżę, to oddam do rana. I złożę ostrzyżenie tego króla. Bardzo dobry item i zdecydowanie się opłaca sprzedać do rana, żeby mieć Botora. Zagłada przybędzie z kanalizacji. Zagłada przyjdzie z kanalizacji. Będę tuż pod ich nosami. No tak, tak. Tak, wreszcie zaczynam bić z prędkością odpowiednią dla zatrutego szczura z kanalizacji. Sojusznik pokonany. Podskakujcie, weszki! 6-4 w drużynie. W ogóle bardzo mało killi. 18 minuta i bardzo mało killi. Zadziwiająco bezpiecznie wszyscy tutaj się starają grać. W sumie dobra. Przeciwnik pokonany. Dobra, tutaj poszuję. Nie ma za co! Co to znaczy? Gdzie tu ktoś jest? Tu nikogo nie ma. Fizz puszuje mida. Fizz mu się to niestety uda. Zniszczono twoją wieżę. Znaczy wszystko jest... Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No dobra. Wieża za wieżę. Ząb za ząb. Coś planują. Jestem tego pewien. Tylko troszkę serfa bym tak wziął jako Twitch, ale niech tam. No, puszuję wam wieżę. Zrobicie coś z tym? Nie zrobić. Się boicie. Najpierw zamoczyć w ściekach i pozostawić przez jakiś czas na końcu. Tak, tak, idealnie. O tak. Ażka jakoś nie wiem. Chyba się nie. Chyba zrezygnowała z gry. A, Fizio. Fizio idzie. Ażka idzie z mida, czyli wypada się tutaj zdecydowanie wycofać. Przynajmniej na jakiś kawałek. Tak, zrobimy trapa. Więcej trapa. Ty byś mógł trochę HP zbudować, wiesz? Really. Dobra, będzie drugi. Dobra, dwa trupy. Opłacało się. Nawet jeszcze Botorka nie użyłem. Sam je wszystkie osmarkałem. No i pięknie. Puszczam wieżę. To bić się chcesz, tak? Bić się chcesz. A już się wycofała. Boi się. No tak, tak. Byłem w ukryciu. Dobra, mocno obita. Nie, zaraz się będzie cofać, a ja czekam tylko na minionki, żeby dopuszować tą wieżę. Ło! Przyszła nitka. Taki zmarnowany ult. Nie ma! Nie ma! Nie tym razem, baby. I wieżyczka jest nasza, dziękuję bardzo. Ło! No. Tak, to nie jest to, co mnie interesuje w tej grze. Czas na słońcu. Tak,
Daxem się zajmiemy później. Na razie to wypadałoby się cofnąć. Oni tu idą. O kurwa ma. Chowaj się! No chowaj! No nie schował się. Jednym razem. Trudno. Dobrze. Zaraz złożymy troszkę więcej AD, żeby bić solidniej, ale na razie prędkość ataku będzie tutaj lepszym wyborem. 9-6 drużynowo, z czego 4-2 dla mnie, czyli jest jak najbardziej ładnie, sympatycznie. Gdyby tylko nam tego mida, gdyby tylko tego bota tak nie poszowali hardkorowo. Ale co to? Idę do was. Idę pędzę, zapierdalam wam w pierdoli, wasi ci panowie. Ja pytałem was ci rybki. Nieważne. Może być też wasi panowie z latarnią zamiast miecza. W ogóle. I drzewko. Kurczę, wszystkim lecę w pierdoli. Nie ruszaj się! Mam oczy po bokach głowy! Dobra, pusztujemy, pusztujemy się, nie z niczego. Kile, 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 więcej kili, 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 więcej kili. Jo, to chorba! Nie dla mnie, tyle teraz. Dwa trupy. Nasus? Tyle kili? Ach, ty KS-owa. Ach ty KS-owa, ta szuma to nieważne. Patrz pod nogi. Dobra, puszujemy, nie przejmujemy się aszką. Zagłada przejdzie z kanalizacji. Ja się cofam, bo się trochę cykam. Lili, ja się cykam. Cześć, pa pa, goodbye, bitches. Poznaliście już moje pchły? Nie, nie poznałem twoich pcheł. Nie jestem pewien, czy chcę. A tutaj coś się nie zbierze. No nie, no to było złe. Ale dobra. Jasło ogarnął. Przeciwnik temat. No dobra, czyli w takim razie budujemy wreszcie coś na AD. Już prędkość ataku mam wystarczającą w zupełności. Przynajmniej jak na tą chwilę. I 50-30 szans na trafienie, czyli jeszcze złożę infinitkę. Będzie 55, o ile dobrze pamiętam. Tak, 55. Good. Wystarczy styknie, szczególnie przy tej prędkości ataku. No, a oni tymczasem puszknięci już solidnie. Miło, sympatycznie. Przeszuk kanalizacyjny mi się nie podoba. Dziwne, nie rozumiem, mnie się bardzo podoba. Podskakujcie, weszki! Coś planują, jestem tego pewien. Łoż ty szmat. Wszystkie rury ściekowe prowadzą do domu. Tam sprawa tutaj będą gdzieś jakoś. Mam cię! Cisnę cię! Cisnę cię! Zharasowałem wszystkich, dzięki czemu chyba teraz mogę ich dokończyć, a ja mam wszędzie asysty. Niech będzie. Niech będzie, niech będzie. O, wybaczcie. Unicestwienie.
Mam nadzieję, że się wam to podobało, bo Fiora właśnie miała pentakilla! No. Twoja drużyna A ja miałem telefon. Nieważne. Koniec serii. W każdym razie, nie wiem czy to zauważyliście, ale ja przy chyba każdym killu tego pentakilla miałem asystę. Jestem Twitchem. Dobra. Teraz pora na mojego pentakilla, moi drodzy. I docisnąć pentakilla. No poważnie. Iha! Lecę pędzę, zapierdalam. Coś planują, jestem tego pewien. A pomogę ci to zmienić. A co? We dwóch zawsze raźniej. Najpierw zamoczyć w ściekach i pozostawić przeciwnika na swoją. Tak, idealnie. O tak. Inhibitor przeciwników wkrótce się odrodzi. Poznaliście już moje pchły? No, dlaczego to mnie bije? Komuś tutaj moja trutka się nie spodobała. Wyraźnie. O, witam! Dobra. Mid spuszowany, bot spuszowany, tylko top nam został. Wniosek jest oczywisty. Macie wardziocha, bratersi? Proszę. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Pustoszenie. Twoja drużyna zniszczyła i temat my ich przewoliśmy do samego końca. Koniec serii. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra, macie ulta! Szaszłyk kanalizacyjny dla wszystkich! Kurwa, spójrzmy, że to nie bije, wiesz. Nieważne. Dobra, wybroniony. I tak się wygrywa mecze Twitchem! Cóż, mam nadzieję, że to wam się również podobało bardziej niż ostatnia gra z Edge1ką, albo może tak samo, nieważne, w każdym razie fajnie, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnej grze. Myślę, że już to będzie z legendarną drużyną. Trzymajcie się.